Hej wszystkim, ja jestem Soła, to jest kolejny odcinek z Pola Bitwy 4. I gdzie są nasi przeciwnicy? Na razie jest nas tylko trzech na serwerze, bo dopiero co wszedłem i dałem informacje na Facebooku. Oczywiście jak zwykle, prosta sprawa, dałem wam informację, że będziemy... No i mogę nie dać, no Sulejek mógł nie dostać informacji, to by mnie nie zabił teraz, no ale... Takie życie, co ja tu mam na tej podkładce, co zaczynam grać? Wiecie, w Windowsie to się tego tak nie czuje, ale jak wchodzę do gry, zaczynam tutaj jakieś precyzyjne ruchy ręką wykonywać. Prawdziwy profesjonalista e-sportowy. To po prostu wtedy odczuwam, że mam żarcie pod klawiaturą. Oj. O, zabiłem go. A, to jazda. I to jeszcze nie celując w ogóle w niego na początku, przecież strzelałem gdzieś po bokach. Okej, okay. Kameralnie jest, kameralnie. Zmieniłem mapę, lubię te takie mniejsze mapy, wiecie, jak są jakieś pomieszczenia, budynki, ja lubię takie mapy. W Team Deathmatch oczywiście, bo nie lubię w Team Deathmatch map, które są otwarte. Czy one się nie zdarzają jakoś super ciężko, prawda? Znaczy często, bo nie dałoby się na nich grać, ale jednak. Oj, coś się przewróciło, zniszczyłem. No, tak więc poprzedni odcinek już wyrenderowałem. Teraz jest godzina chyba 22 i okazuje się, że wszystko zadziałało. Super się nagrało, żadnych błędów, żadnego desynchronizacji, niczego. Wszystko jest w porządku, gra mi się nie zawiesiła. No i możemy nagrywać. W takim razie to oznacza, chyba że się coś jeszcze zepsuje, ale to oznacza, że będziemy tu z Polem Bitwy 4 regularnie. Będzie się ta gra na kanale oczywiście pojawiać, tak jak wcześniej Pole Bitwy 3. Czy trójka się pojawi? Kilka osób się mnie pytało już wcześniej. Może, może, chociaż niekoniecznie, bo wiecie, no jak jest czwórka, to ja bym wolał sobie czwórkę pograć, bo fajne rzeczy tu jakieś różne dodali, a ja bardzo mało grałem. Chciałbym odkryć to wszystko teraz, co tu jest. Gdzie jest przeciwnik? Wow. Gdzie to kurde strzelanie było? Dobra. Niestety na razie tylko trzech przeciwników. No chwilę sobie poczekamy, myślę, że jeszcze 5 minut i się uzbiera ten serwer. Żeby tu się ktoś pojawił. Widzę, że nie ma Dominika, więc szanse na zwycięstwo moje są duże. No chyba, że się Dominik pojawi, to mogą być mniejsze. Gdzie są nasi przeciwnicy? Nie ma ich, ale powiem wam, że kamień z serca, kamień z serca. Nie dość, że BFX działa, też się nagrywa. Wszystko śmiga. Nakręciłem też Plants vs. Zombie w tym czasie. Plants vs. Zombie trochę w innej konwencji kręcę. Ktoś strzelał. Tak jak w Battlefieldzie sobie z wami... Tak jak w Battlefieldzie sobie z wami gadam o dupie Maryny. I różne takie pogadanki. O niczym. Tak w Plants vs. Zombie jakby skupiam się na tym, co się... skupiam się na tym, co się w grze dzieje. W tym pierwszym odcinku trochę się starałem przedstawić jakby mój sposób myślenia na te, jak w tych planszach stawiać roślinki i czemu akurat tak, a nie inaczej. Liczę na to, że akurat Plants vs. Zombie będą młodsi oglądać i po prostu może się czegoś nauczą i będą sobie radzić, bo nie wiem czy wiecie, ale młodsi gracze często w takich grach sobie po prostu nie radzą, nie potrafią przechodzić tych plansz. To im jakiś zombie, pierwszy zombie, który idzie, to ich zjada i im potem jest smutno. Więc taka moja mała misja. Może się nauczą trochę. Ja zgaduję, że wiecie, no ja nie jestem jakimś pro w tym grze, nie wiem, chyba ligi nie ma żadnej Plants vs. Zombie, ale wydaje mi się, że jeśli przez całą swoją, jak grę przeszedłem, to chyba raz albo dwa razy przegrałem. Wydaje mi się, że raz, ale powiedzmy, że dwa razy, żeby nie było. Po prostu zombie przeszły, a tak to ten. A tak to wszystkie plansze za pierwszym razem przechodziłem, więc jest w porządku. Ona nie jest jakaś super trudna, ale bywają momenty trudne. Po prostu można zostać zaskoczonym, szczególnie jak się nie grało i nie wie się, jakie zombie mogą się pojawić nagle. Gdzie ci przeciwnicy? Już piątka jest. Jakie zombie mogą się pojawić, a niektóre są takie, że jak nie jesteście na to przygotowani, to was załatwią. Jakiś latający na balonie albo górnik, no to jest masakra. Może być nieciekawie. Dobra. O, to skubany, w biegu mnie załatwił, jeszcze drugi był, szkoda, że tego jednego nie załatwiłem, to bym miał drugiego też. No nie fajnie. Ludzie do mnie piszą, nie piszcie do mnie na tym, bo no co ja mogę, no cygan kół się pyta. Co tam u mnie? No wszystko w porządku, jest wszystko w porządku. Battlefielda sobie gram, jak widać. Zresztą i słychać. To są moi przeciwnicy. No, mówiłem wam, że urlop mam, nie? Fajna sprawa, powiem wam. Urlop to jest coś,
co człowiek musi mieć. Ostatni urlop miałem w wakacji w Grecję, a tak to przypominałem, brałem pojedyncze dni. Nie, no ludzie, co ja robię? Pojedyncze dni tylko brałem i to słabe było. No nie da się wypocząć, nie da się po prostu wypocząć, jak się ma 3 dni wolnego czy coś. Nie da się. To jest niemożliwe, trzeba mieć no minimum tydzień, a najlepiej 2 tygodnie i wtedy można naprawdę mówić o jakimś, o jakiejś regeneracji sił i nabraniu ochoty do czegokolwiek. Bo jak się tak w pracy siedzi dzień w dzień przez rok, to człowiek już nic nie chce. Po prostu już chyba się tylko powiesić. Nie, żartuję. Aż tak źle nie jest, ale... Ale no nie wiem, no ja nie lubię ogólnie pracy żadnej. Nie, żeby mi się jakoś moja szczególnie nie podobała, wiecie. Bo była całkiem w porządku. Nie jeden by chciał tak sobie popracować, nie, ale... Ale ogólnie praca mnie jakoś... No nie mam chęci do pracy, no takie życie. No co ci ludzie tacy mocni, co? Przystrzelam do nich, czemu nie chcą umrzeć? Znów ten sam swoją drogą. Tak więc, no... Jak coś się staje pracą, to, to już mi się to zaczyna coraz mniej podobać wtedy. Więc muszę uważać. Z tymi live'ami na przykład, bo wiecie, zrobienie live'ów regularnie i zarabianie na tym pieniędzy, to już pod pracę podchodzi, co? No, to już pod pracę podchodzi, więc tu muszę uważać, żeby się nie ten... Nie zapomnieć trochę. Bo mi się odechce, kurde, live'ów robić. No nie! O, a, dobra, padł. Fuck, bo on wziął tą broń wybuchową. Pozdrawiam ciebie, Soł. Dzięki, śliniaku. Dzięki, śliniaku. O. No, co to było? Jakiś karton. Trzeba oznaczać, powiem wam, na normalu. Nikt nie oznacza, bo nie wiadomo, gdzie są przeciwnicy. Gdzie pełzasz? Oj, mogą go nożem zabić, bym był przynajmniej krok. O, jak ładnie. Kurde, szkoda. A to ja i zabiję mnie, oni sami wybuchli chyba, co? A, nie widzę. Andrzej wszedł. Spójrzmy sobie na listę, bo czasem lubicie też listy zobaczyć, co się dzieje na liście. Boże, jak widzę ten czarny ekran przy ładowaniu, to aż mi serce staje, dlatego że gra mi się zawieszała właśnie przy tym ekranie. Jak się miała załadować, co to było w ogóle? Jak się miała załadować, to wtedy się zawieszała i robił się czarny ekran i było Windows. Można było tylko wyjść. Smutne to było dla mnie i teraz mam stres. Uhuhu, aż mi dreszcz przeszedł. No. Co te... Mały ten koleś. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie są oni? Dobra. Tu ktoś wbiegał przed chwilą, było słychać. Dokładnie. Andrzej. Andrzej, musiałem cię zabić, przepraszam. Super imię, ale no niestety. Aj, kurde, szedł mi. Szedł mi noża, widziałem cię, cygan. To było słychać. Fajnie dźwięki, lepiej chyba niż w trójce jest z tymi dźwiękami. W trójce jakoś tak nie czułem tego, żebym mógł kogoś usłyszeć. A tu na przykład go idealnie usłyszałem i tego poprzedniego też usłyszałem, że biegł. Chyba, że to może od podłoża zależy. Też pewnie dużo. O ja kurwał. No nie. Jakieś mocne bronie. Aj. No nie wiem, albo ja słabo gram. A nie, jest dobrze. 11-11. Dużo śmierci mam strasznie. Nie umiem, jestem zbyt porywszy, ale to jest mój taki styl gry. Ostatnio się nad tym zastanawiam, jakie style gry ludzie mają. Na przykład dużo osób ma taki, że się lubi zaczaić. Strzela, zabija, znajduje jakieś miejsce fajne i lubi w nie wracać i tam sobie siedzieć. Oj, ja na przykład mam zupełnie inaczej. Ja nie lubię siedzieć w miejscu, bo nie umiem. Jak usiądę w miejscu na 30 sekund, to jest rekord. Ja muszę ciągle biegać i lubię się rzucać na ludzi. Lubię im wsadzić karabin do twarzy ten, i strzelić. Taki jest mój styl gry i to w każdej grze. Nie wiem, czy wy to widzicie. I przez to bardzo często ginę i w grach, w których jest ważne takie wyczekanie,
jak na przykład LOL czy coś, dość słabo wypadam. Bo, no kurde, dla mnie rzucenie się w wir walki i nawet zginięcie, ale jakieś efektowne takie, to jest właśnie to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może po prostu grać nie potrafię, też jest taka możliwość. I dlatego ginę. Gdzie ten koleś? O, jak mnie zrobił Andrzej! Przecież to jest niemożliwe. Widzieliście, jak idealnie w celowniczek w środek poszedł na niego? Jeszcze kucałem, żeby było stabilnie. On coś, nie wiem, dwa razy strzelił i umarł. Weak. Urwałem. Trochę mi zajęło to. Jeszcze by mnie teraz zabił, to bym się zdenerwował. Zginął. Haha, granat tam chyba faszy, co? A tutaj będą, co? Powinni gdzieś tu z lasu wychodzić. Taki spawn mają chyba, co? Tak. Aj, uciekł. No nie, no nie, skąd mnie zabił? Ach, z tyłu, a miałem taki super miejsce, już widziałem. No i znów 14-14, ja killa za killa robię. No tak to jest, jak się jest takim porywczym. Siedział gdzieś, kampił, to mi pewnie było dobrze. Wow. No nie. A, z tyłu. Myślałem, że ten z przodu mnie załatwi na taką odległość. To by była lekka przesada, powiem wam. To by była lekka przesada, jak dla mnie. Jedziemy dalej. Minimapę patrzę, zawsze mi... Co? Patrz minimapę! No to patrzę. I co widzę? Widzę typów. Widzę typa. Gdzie oni się wszyscy pochowali? Okej, są tutaj. No nie! Za nisko, czemu ja po nogach strzelam? Powinienem w głowę strzelać, cygan tak dobrze strzela w głowę. Szkoda, że nie ma na koniec po zabiciu takiego jakby pokazanego ile procent w co. To by było fajne, przynajmniej bym wiedział. Chyba, że gdzieś w statystach to jeszcze jest. Oj, dobrze, że tą apteczkę wziąłem, bo mi pewnie już leżał. Gdzie ten koleś? Tutaj. Dobra. Aj, padł czy nie? Kurde, a dobrze to zrobił. Flesza najpierw rzucił. Ach, ale ja granat rzuciłem po ciebie. Myślałem, że trochę szybciej wybuchnie, on przez niego przebiegł i mnie jeszcze zdążył zabić. Jakbym granata nie rzucił, tylko się odwrócił i w niego strzelał, to by lepiej wyszło. Uciekaj. Dobra. Wszyscy zabici. Nie, tu jest jakiś koleś. On co do mnie strzelał, nie, co? Kolejny, kurczę, za... Głupie flasze za krótko działają, Bulion mówi. No nie był za długi ten flasz, ani nie był zbyt mocny, bo ciągle wszystko widziałem. A może trzeba się na niego po prostu popatrzeć, a ja się odwróciłem. Nie wiem jeszcze, jak to działa. Pierwszego flasza dostałem w tej grze. I to jest koniec, moi drodzy. Przegraliśmy. Pewnie przeze mnie, bo tyle deadów zrobiłem. Chociaż wydaje mi się, że więcej miałem killi, więc po prostu grę przyspieszyłem. Ale cieszyć to się nie mam z czego chyba, co? 19-19, no na pewno. Z takim ratio to nie wygrasz, są. Nie pohandlujesz. No, Stiepanek też nas załatwił tu 9-17. I Sulejek ładnie cisnął, Cygan i cała reszta ich. Dobra, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym odcinku z Pola Bitwy. Ja tymczasem lecę montować ten film, żebyście mieli na następny dzień. Pa, pa.